Running. Oh. Running in the 90s. Powinna za chwilę mi stać. I żyje, żyje, żyje. Jest dobrze. I YouTube też stał. Teraz tylko ja sobie. Teraz to też nie wystarczy, że sobie go tam zastopujesz, a później go włączysz i już nie musisz nic robić. No, spoko. Dzięki. Właśnie jesteś w sumie na Nie wi... będę mi tam nie wstawiać żadnych, nie wiem, papierzy czy czegoś. Nie, co ty. Dobra. Miało być małe. Miało być małe. Miałem mieć obraz OBS-a, także dzięki za pomoc. No, to jest coś, to jakby coś nie działało, to się odzywaj. Dobra, no. Hej. Dobra, trzymaj się. Witam wszystkich na kolejnym streamie. Tym razem zmieniamy grę, tym razem gramy w Grida i go próbujemy również przejść. Zaczynamy sobie Grida 1. Tak samo jak podobnie z serią będzie z Colinem, że też kolejne Gridy, tylko żeby się nie nudzić w samym Colinie, to jest taka drobna zmianka. Także. Jedną rzecz tutaj poprawię. Będzie fajnie. Dobra. Okej. Okay. Będzie śmiesznie. Bo nigdy w Grida 1 na kierownicy nie grałem. Próbowałem coś poustawić, ale te ustawienia dosyć śmiesznie pracują. W sensie takim, że... No, w sensie one ten. Bardzo dziwnie tutaj ze mną współpracują te ustawienia na kierownicy. Próbowałem to poregulować. Dziwnie się trochę jeździ. O dziwo, force feedback z tak starej grze i z tak nową kierownicą działa. No ale cóż. Zobaczymy, będzie śmiesznie na pewno. Zanim się przyzwyczaję, to. To tu będzie bardzo wesoło. Dobra. To tylko jedną sobie rzecz skoryguję i idziemy zasuwać. Tak. Dobra. Hit word i zaczynamy kampanię. A, oczywiście. A tak, pierwszy wyścig, nie wiadomo, z czym to będzie ustawione. Nie wiem, czy to nie będzie skrzynia automat. A. No i przy okazji jeszcze. Cała zajawka kariery. Mam nadzieję, że nie jest za głośno i dobrze słychać. Z tej kamery może być ta.
to nie ma tego. A to nie ma kontroli trakcji. Się, bo ja zawsze te krawężniki przecinałem, a na kierownicy będzie mi się wszystko od tego wywać. Mam nadzieję, że moja krawnica nie będzie strasznie nabijać. Ej, brak APS-u. To nam trzeba było. Rozwalony. O, a to co to było? Finishing the qualifier in San Francisco has earned you a rookie license in all three regions. It's a good start, but higher licenses won't come so easy, and we need them to start earning real money. You can earn higher licenses by increasing your reputation. Yes. Hello, Jacob. I'm your new business manager. I'll take care of the money, you take care of the driving. This garage isn't much, but it's a good second home. I got a great deal on a car for you, but it's going to need some work before you can race it. We're going to need about 60,000 euros. You'll be driving for other teams at first. Win some races for them, and we'll have enough cash to start your own team. I've invested a lot in you. Don't let me down. Driving for other teams is a great way to earn money quickly. You get a fixed amount for each race, plus bonuses for exceeding expectations. Problem is, it doesn't help increase your reputation as much as racing for your own team. Dobra. Tego kierowca. Pierwszy team. Dobra. Serwoleta. This allows you to set the difficulty level for each event, which will boost the reputation you can earn. Extreme. A to
10-20% to mało jak na teraz do przerzucania na YouTube'a i Twitcha jednocześnie. Dobrze. Dobra, dajemy sobie spaż. No dobra, dajmy extreme, to będziemy spróbować. Najwyższe jaki może być. O mod. Flashbacku. O, spory zapas masy. Zobaczyłem promoda. Ja to co zrobiłem. Ajer. Nie mogę restartować. Dobry pierwszy wyścig. Skończony na ścianie. Jest. Bardzo dobry wyścig. Idź. Okay. Tom. Cat. Ja tak sobie włączy promoda. Włączy w razie czego mu zrestartować, potem się go włączy. Mogę wytrzeć. Robity.
też taki łuk. Toru nie pak. Nie mam ABS-u. Słabo. Ale może załapię tą trasę kiedyś. A przynajmniej coś załatwiliśmy. Kierownicy też będzie dobrze. A, na czas. Dobra, będzie nas. Puka, no to dobra.
A byłby dobry czas. Ajajaj. Może nie byłoby 3 sekund szybciej, ale już by się coś zakręcił. Zobacz. Nie nauczymy kierownicy. O. Dziękuję. Come on. Trakcji, robi swoje. Thank you.
Ay. That's a fair bit of damage, but don't let it slow you down. Ay. Mam 16 sekund. Oro. Jaki raz. Thank you.
Uda się. Działa. Ciężko się jeździ, ciężko. Jeszcze wiesz, tych wszystkich asy z typu kontrola traksji i tak dalej. Jeszcze jest ciekawi. Boże. Ciężko mi jest wyczuć, kiedy on już łapie usi, to kiedy nie. Nie ma do słowa hamulc. Thank you.
Zapraszała. Lamborghini. You came up short in the last two events. How about trying an easier level? Hehehe, już mi gra proponuje, żeby zagrać na poziomie. No dobra. Proponują. Tropy. Oczy. No i wymiatać. Oh yes. The top 5 finish in this race will earn you the bonus objective. And you beat the last
Ja włączać. Jedną rzecz oskapnąłem. Tik. Tak. Od razu lepiej. Sobie nie ustawiłem publicznej transmisji. Came up short in the last two events. How about trying an easier level? Dobra. Normal. Uci się, że ten? Akcja. I też. Pasowe. Yeah,
Właśnie. To ten gdzie tam może. O nie, to jest. To nie. A się? Motorek nam je trzeba, tak. Jest to w klasie GT2. That'll work. We've spent the cash you earned from freelancing on restoring the Mustang and registering the team. So we're pretty low on funds again. Our mechanics restored the Mustang back to mint condition. It's ready to race. All we need now are team colors. Select which colors and pattern you want, and we'll put it on every car we buy from here on out. We want to make you and your car a brand name, which will attract big dollars from sponsors and the best drivers to fill out the rest of your team. That will put us on the road to the big money. The podium represents the world of professional racing. It's divided into three regions: the United States, Japan, and Europe.
Completing events boosts your rep in each region and earns you new licenses. The more licenses you have, the more events you can enter, and the more money we'll make. Thank you.
No i zaczynam łapać to właśnie kierownicę.
done, Jacob. Excellent driving. You really beefed up your bank account. We've received our first sponsorship deal. I've taken the liberty of applying the decal to your car. We'll earn money every time we satisfy their objectives in a race. You can apply the sponsor decals yourself from now on. As you climb the ladder, we'll receive bigger and better offers from bigger and better companies. I'll let you know when more come in. You won those races too easily. Up your difficulty level and up your reputation. There's a Strecke Arsch. Ja. Ich hab schon gesagt, du.
need to be. Go to cheek make him. Yeah. Watch this guy. He's a current event leader. Mm-hmm.
100,000. Keep it up. Don't you think we should start signing new sponsors who bring in more money? Welcome to the team management screen. Here you can hire teammates, select sponsors, and change your race brand and colors. Toge is head-to-head racing on narrow Japanese mountain roads. Pro Toge events take place during the day on closed public roads. You'll race two legs against each opponent, one up and one down. The winner is the fastest over two legs. In Pro Toge events, contact is strictly forbidden between drivers. It is up to the chasing driver to ensure that no contact occurs, so be incredibly careful when attempting a passing maneuver. Thank you.
Hey. Ay, ay, ay. Oh, I don't know why I won. Hey, but thanks.
Jasne.
Okej, będzie to na dzisiaj. W sumie... takie błędy proste popełniam. Że masakra. Trochę jestem... średnio zadowolony. Idzie na tej kierownicy. Raczej no, kwestia tego, że w sumie mam powłączane te wszystkie asysty. Tylko nie ogarniam. Tego. No dobra, no. Może następnym razem będzie lepiej. Także dzięki wszystkim za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.